Witam Was w kolejnym odcinku Sekunda dla Kwiatów. Z tej strony Monika Całujek. Zapraszam Was na parę sekund ze mną. W tym odcinku chciałam Wam pokazać coś, co chyba każdy lubi, dostał, dostanie, wręczy. Chciałam Wam zaprezentować dekorację róży z odpadków. A odpadki wiecie skąd są? Są z okresu Wszystkich Świętych. Kupiliśmy farbowany na czerwono krwawnik. Oczywiście góra została usunięta i zostały takie oto patyki. Jak każdy florysta wie, wszystko się przyda, szkoda wyrzucić. Ale nic, pokazuję co będę robiła. Dajcie mi parę sekund. Biorę patyczki i po prostu je tnę. Moim klientom bardzo podobają się takie aranżacje. Zawsze na walentynki róże przygotowane w ten sposób bardzo dobrze się sprzedają, ale nie tylko walentynki, sprzedają się też w takiej formie przez cały rok. I można to wykonać z dowolnego patyka w dowolnym kolorze. Do wykonania tej dekoracji też jest nam potrzebny drucik. Tutaj akurat wziąłam sobie złoty. Bierzemy dwa patyczki na krzyż i spinamy. Jest to bardzo pracochłonne, ale sami zobaczycie, że efekt jest tego warty. I tak bierzemy naszą różę. Polecam zostawić liść, dlatego że jednak klient jest przyzwyczajony do róży z liściem. Bardziej mu to odpowiada, więc niech jest troszeczkę tego zielonego. Ale generalnie nie wiem, czy wiecie, że kwiaty dłużej stoją bez liści. Proszę bardzo, różyczka gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, oglądajcie i zapraszam Was do następnego odcinka z Sekundy dla Kwiatów. Do zobaczenia, pa!